stopping us. We going harder, we getting stronger, better than ever, better than ever. I feel the power. Dobra, sprawdźmy, tutaj powinna być jakaś... Oj, nie, nie, nie. O, nie, nie, nie. Ja pojechałem w niewłaściwą stronę. Jak to wygląda? To jest chyba jakiś płot tutaj jest? Nie, to rurociąg jest. Rurociąg. Można by spróbować wjechać w las, ale nie tutaj. Trochę dalej. Tu, pod rurociągiem? A może nie wygłupiajmy się. Dojdźmy do cementu. Tu musi być jakieś rozgałęzienie. Mam fajny wózek, ale boję się, że on jednak utknie. Wiecie gdzie? W śniegu. Też się nic złego nie stanie, bo go ostatecznie odholuję, ale... Oj, powiem wam, że ta kamera to też ma... Wiele pozostawia do życzenia. Dajesz. A, zawsze jest na cztery koła włączony napęd. Dobra, ciem. Można... blokadę dyferencjału, tak to się nazywa? Nie wiem, do czego to służy, szczerze mówiąc. Okej. Jest oczywiste, że... naprawdę, te worki z cementem... No może... Nie wiem. Nie wiem, co ten gościu, gdzie on to niósł. To mi... panie, to mi wygląda spokojnie na pół tony. O nie. No to trzeba będzie to pewnie naprawić, żeby dojechać dalej, więc to nie wchodzi w rachubę tutaj. No zobaczymy te przyczepy, tak? No bo tu jest w zasadzie przyczepa. Zobaczymy, czy ona jest w ogóle do ogarnięcia tym pojazdem. Mam poważne wątpliwości. No ale widzę tutaj jakiś zaczep, więc... Jakby tak małą przyczepkę dziabnąć... Interesująca jest ta kamerka, muszę przyznać. Ona taka trochę inteligentna próbuje być. Mam opis misji? No przewidzę. Dostarcz cement do domu. Po co mi to mówisz? Powiesz mi zaraz, że mam... Rok, masz monitor. No, mam. Dzięki. Jakaś taka mała przyczepa by się przydała. Taka... Właśnie dla takiego wózka, jak ten. Co mamy za przyczepy? Zależnie od aktualnych potrzeb, możesz sprzedać lub kupić na wolną przyczepę. Pamiętaj jednak, że do zamocowania przyczepy potrzebne jest odpowiednie siodło. No niestety, tu chyba nie ma. Brak przyczep dostępnych dla tego pojazdu. No to się sprawa wyjaśniła. Czy jeszcze coś tutaj jest do obejrzenia? Centrum serwisowe... Czy są jakieś ciekawe znajdźki? Może się uda dojechać tutaj. Bo to wydaje się prosta droga. Tak? To znaczy, że dźwig jest potrzebny, żeby podnieść ten cement? No ma to sens, szczerze mówiąc. Ale to pewnie są pojazdy takie, które dają możliwość podnoszenia... O, tak ślisko, rany boskie. Nie mogłem wykręcić tutaj. Panie, to jak na lodach. I nie mam na myśli wycieczkę rodzinną do kawiarni. Ślizga się ten wóz straszliwie. Boże, ja mam jeszcze jakąś chrypkę, nie wiem czy od czego, czy to od kawy.
Fajna ta Alaska. Ptaki latają. Muzyczka gra. Możesz kupić HDS do ciężarówki. Co mówisz? HIV? Mniej więcej jeden i drugi skrót. Niewiele dla mnie znaczy. Znaczy nie no, HIV to znaczy. Nie wiem co to jest. Uwielbiam jak ktoś przychodzi na streama. Tym profesjonalnym językiem się posługuje. Doskonale wiedząc, że ja nie mam szansy go zrozumieć. Dobrze wiesz, że ja nie wiem co to jest HDS. Przestań się popisywać. Wow, 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 wow. Spokojnie, spokojnie. Dobra, to jest chyba dobra trasa. HDS to taki podnośnik do pojazdu montowany na ciężarówce. No, bardzo dobrze. Tak, tak, ja wrócę na pierwszą mapę. No chciałbym tu trochę tu pojeździć. Tam widziałem, że jest trochę znajdziek na pierwszej mapie. Znaczy przynajmniej jedną widziałem, więc... Ale wydaje mi się, że dojazd do tej wieży obserwacyjnej tutaj nie powinien być jakoś nadzwyczajnie trudny, więc sobie to zrobię. Tym bardziej, że śnieżne klimaty takie uspokajające są. Jak się skończył zakup interfejsu i mikrofonu? Mam interfejs, mam mikrofon. Natomiast nie mam odpowiedniego... Tutaj trzeba most naprawić, więc to też raczej nie wchodzi w rachubę. A dałoby się objechać to miejsce? Żeby tam jednak... No nie no. To jest chyba przepaść po prostu. No dobrze, to zakończyło moją eksplorację tutaj. Te tereny są takie ograniczone właśnie przez jakieś awarie. Można by ewentualnie... Nie, nie można, bo tutaj już próbowałem. Tutaj jest zablokowane, bo się rurociąg zwalił. Tutaj chyba nie ma po co. To może być ciekawe miejsce, ale pewnie też jest odcięte, tak? To chyba jakaś... Znaczy w zasadzie... To jeszcze bym sobie tutaj podjechał. Tak czy inaczej trzeba wrócić. Tak, żebym nie przegapił tego momentu, bo on jest strasznie zaśnieżone to jest. Jak wy się znacie, kurde? Wszyscy wiedzą, co to jest HDS. Ja pier papier. Muszę zobaczyć, czy można wyłączyć gdzieś ten... Tak, tu jest budowa. Torby na lodzie. O, wyłączyłem śledzenie, no bo wiem, że tego nie zrobię teraz. Ale tu są takie podstawowe rzeczy. Naprawa tego rurociągu to pewnie trzeba będzie po prostu ogarnąć części, tak jak tam w przypadku mostu było. A właśnie, kupiłem interfejs, kupiłem mikrofon. Mikrofon jest dynamiczny z tym XLR wejściem. I tam wszystko jest ok. Natomiast nie mam, żeby podłączyć interfejs do kompa, potrzebny jest gruby jack, a ja mam tylko chude jacki. Znaczy, nie, źle powiedziałem. Żeby nie mam jak podpiąć słuchawek, bo nie mam słuchawek na grubego jacka. Mam tylko na cienkiego jacka słuchawki, więc... Interesujące. Na razie jedzie, chyba nie ma co tam blokować. Tak, tak, mógłbym adapter kupić, oczywiście, że mógłbym. No, ale tak jakby w międzyczasie jeszcze pojawiła się taka opcja, żeby
sobie kupić po prostu mikser. Więc na razie się wstrzymuję z jakimiś przejściówkami, no bo no podejrzewam, że się uda kupić mikser porządny. Zależy mi na takim mikserze, który ma... który ma funkcję autodaka wbudowaną. To by mi dużo, dużo rzeczy ułatwiło. No i czekam na opinię ekspertów, do których pytanie zostało wystosowane. Nie, nie, słuchawki na Bluetooth to nie ma opcji w ogóle. Bluetooth, ja muszę mieć odsłuch, więc odsłuch się nie da zrobić na Bluetooth. Tam nie, nie da się, to mózg ci pęknie, jak będziesz na odsłuch na Bluetoothie. W ogóle bezprzewodowy odsłuch jest bardzo, bardzo trudny. Co mi się udało zrobić, ale to tylko dlatego, że to nie jest Bluetooth. Bluetooth ma opóźnienie minimalne i to zabija mózg podczas odsłuchu. Nie no, wiecie co, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy na rzeczy związane z audio, no to jest część mojej pracy, to jest mój warsztat, ja tam nie mam w ogóle żadnych oporów. Jeżeli coś, co jest dobre, wymaga wydania dużej kasy, to wydaję dużą kasę i nawet nie mrugnę okiem, bo tak trzeba. I tyle. A już na tyle w tym siedzę, na tyle lat, że jestem w stanie rozpoznać, co jest dobre, co mi jest potrzebne, a co nie. Tylko jest taki problem, że jakby nie używałem mikserów do tej pory i potrzebuję speca, który mi powie, czy ten mikser jakby spełnia moje potrzeby. Takie, takie i takie. No bo to tak trochę głupio. Czasami nie widać na jak jest... Mam w ogóle wrażenie, że kiedy w sklepie się dokonuje zakupu miksera, nawet w sklepie internetowym, to opis jest bardzo pobieżny, taki dla laików totalnych. Że tam nie ma takich rzeczy, które cokolwiek by mnie oświeciły. Jakby rozumiem te wszystkie funkcjonalności, te takie pierdoły z częstotliwościami i tak dalej. No masę takich rzeczy, które mają znaczenie, ale nie określają sposobu użycia urządzenia. The Last of Us 2. Jak jest coś na strumyku, to jest na Rockplayu. Rockplay to jest archiwum strumyków, więc... Nie wydaje mi się, żeby udało się wrzucić The Last of Us 2 na YouTube'a w całości, bo to będzie strasznie przez YouTube'a cięte. Bo tam może być muzyka, może być brutalność. YouTube strasznie się zrobił taki... Pewnie nie mieli wyjścia, no. Zacząłem też myśleć o tym, o mikserze wideo w ogóle, czyli takim... Tylko to są z reguły bardzo drogie rozwiązania. Dokąd ja dotarłem? Ciekawe miejsce. Może tu będą jakieś właśnie znajdźki. Widzę, że też tu przepaści są ewentualne. Czy nie będzie serii The Last of Us 2 na YouTubie? Będzie, oczywiście, że będzie. W sensie, że będę próbował ją wrzucić. Ja też tak, grając w The Last of Us, jeżeli uda mi się nagrać pierwszy odcinek, no to dam linka do streamów na Facebooku. I na Facebooku będzie też playlista The Last of Us. No bo no, przez Facebooka to przejdzie, a na YouTubie niestety... No to wiecie, jak to jest, na Facebooku... jakiś wózek tam. Na Facebooku nie ma... O, shit. Nie ma reklam przy filmach, zatem nie ma reklamodawców, którzy by się buntowali, że ich reklama leci przy filmie, gdzie są brutalne treści, albo jest kawałek cycka, nie? No nie chodzi o to, że YouTube, że Facebook nagle jest taki pełen wolności w przeciwieństwie do YouTube'a, tylko reklamodawcy nie wymuszają tak bardzo na Facebooku, bo nie mają powodu przy filmach. Więc wiecie... Jest pewna swoboda większa, jeżeli chodzi o publikację materiałów. Ja tak...
Chciałbym, żeby kiedyś Jarok miał swoją własną taką funkcjonalność, że wrzucam po prostu filmy na Jaroka i tyle. No tylko, że to trudno, żeby to się zwróciło, bo serwery są mega drogie. Zresztą nawet takie rzeczy próbował robić też ten. Takie rzeczy próbował robić też TV Gry próbowało robić, ale ostatecznie chyba zrezygnowali ze swojego playera, bo to jest za droga inwestycja. Lepiej korzystać z YouTube'a i to. No ale chyba można na przykład na Vimeo wrzucać, a może można wrzucać na YouTube'a jako filmy niepubliczne i potem embedować i tam nie ma takich obostrzeń. Chyba można to jakoś obejść. Nie no, nawet jak wyłączysz reklamy, ale treści są brutalne takie, to YouTube może to zablokować. Odkryto nową przyczepę. Nice. Gdzie ona jest? A, tutaj. No, mamy odkrytą przyczepę. Trzeba by wrócić tutaj i trzeba by wrócić do trochę cieplejszych rejonów. I tutaj już z pełnią sprzętu gotowego do działania. Zatem Michigan. W Michigan było tutaj takie coś, tam modyfikacja. Nie wiem, czy to jest najlepsza możliwa trasa. Znaczy, to jest dobry punkt, ale chyba można to lepiej zaznaczyć, żeby wiedzieć, którędy jechać. To chyba można sobie zaznaczyć tak punkt po punkcie. Na przykład zrobimy tak. Odhaczymy tu. I potem tu. I tu. To jest taka pierwsza trasa, nie? O. Już mamy jakiś plan. Nie jest to może wybitny plan, ale jest to taki plan, na jaki nas w tej chwili stać. A co tutaj jest? To też jest jakaś super fajna część. Flister. Możesz naprawić każdy uszkodzony pojazd, zarówno swój, jak i innego kierowcy. Otwórz menu funkcję. Okej. Odkryto nowy pojazd, trochę punktów doświadczenia. Po prostu pojazd, tak? Otrzymujesz modyfikację. Włączany AWD. Niedostępny dla bieżącego pojazdu, ale jest. W świecie gry możesz znaleźć modyfikacje pojazdów. Mogą one nie pasować do twojego aktualnego pojazdu, ale przydadzą się dla innych. Znalezienie modyfikacji powoduje, że otrzymujesz ją za darmo i odblokowujesz również w sklepie z modyfikacjami. Listę odpowiednich pojazdów można sprawdzić w oknie aktualizacji. Modyfikacje można instalować w garażu. Otrzymujesz mod, taki element. Okej, pokaż listę pojazdów. Dostępny dla tych pojazdów Fleetstar. To jest chyba ten, co tutaj obok stoi. Okej. To mi się podoba. I to jest dobry plan i będziemy się go trzymać. Sprawdzamy sobie różne rzeczy. No, fajna sprawa, że można sobie tak pojeździć po tym obszarze. Żeby wybadać okolice. I dopiero potem poszukać przygód. Widziałem Łosia dzisiaj, jak sobie grał w tego SnowRunnera i na Facebooku, znaczy na Twitchu sobie puścił własną muzyczkę i było cudownie. Fajnie by było, ja bym na przykład, wiadomo, najlepsze playlisty na Spotify. Remigiusz.maciaszek. Oh no. Polecamy gorąco. Holy crap. Tego się nie spodziewałem. Oh shit. No ta kamera ma swoje wady jednak. Okej. To było specjalnie, taka sztuczka. Święty Jezu. Co za skoczny rumak. Znaczy, tu pod górkę to jest jedna historia, ale jak zjechać tutaj w dół, to będzie dopiero przygoda.
Ale go nosi, ja pierdzielę, aż tak? Tak się to odbywa? No, dobra nasza. Samo zwiedzanie tych obszarów jest ciekawe. Bardzo łatwo jest tutaj gdzieś zjechać. To jest tak, jeżeli ktoś prowadzi samochód i potem pojeździ w różnych gierkach, to bardzo szybko się zorientuje, jak o wiele łatwiej jest samochód kontrolować prawdziwy niż te w grach. O niebo, niebo łatwiej. Czasami w grach wyścigowych to oczywiście nie ma sensu, bo w grach wyścigowych się jeździ po 200 na godzinę, ale jak się jeździ tak powoli, ja różnymi autami jeździłem, jest dużo łatwiej zachować kontrolę. Ale też jest dużo łatwiej jechać super ultra powoli samochodem. No tak, mogłem rzucić na niskie biegi. To byłoby rozsądne. Dobra, pojadę po tą modyfikację tutaj. Okej. Ale to trzeba by tak zrobić. Tędy. Tak jakby ustalić sobie trasę. To jest dobry plan, zawsze. Fajnie, że są te znaczniki. A potem spróbujemy coś ogarnąć. Bo to w większej rzeczy chyba trzeba będzie robić ciężarówkami jednak. Ale tak patrzę tutaj. Zaginione maszyny, transport ważnych maszyn do lokalnej fabryki. Został przerwany przez niefortunny incydent. No tym wozem to jest jednak taki zwiadowczy przede wszystkim, nie? Metalowy problem. No proszę, dostarcz do mod... Metalowe prawo. Wiem, że nasze miasto nie jest stolicą turystyczną, ale staramy się zachęcać ludzi do przyjazdu tutaj. Lokalny motel jest w złym stanie i musimy coś z tym zrobić. Mamy dla nich sprzęt. Dostarczysz go? Pewnie, czemu nie? Dostarcz do modelu przyczepa z plandekami bocznymi. Nie wiem, do końca... Pewnych rzeczy nie rozumiem jeszcze tutaj, ale... A co tu jest jeszcze? Ach, nieważne. Wyłączyłem. Dobra, mniejsza z tym. Potem sobie sprawdzę, jak zmienię samochód. No te słuchawki, które ja mam, są bardzo, bardzo drogie i to jest też jakby dodatkowa tam... Bo normalnie w słuchawkach, jakby słuchawki kosztowały 300 zł, to bym uznał tę jakość dźwięku. Ale one kosztują chyba ze 2000 razem, bo to są bezprzewodowe słuchawki, nie? Natomiast ich ogromną zaletą jest to, że to są jedne z nielicznych bezprzewodowych słuchawek, które nie mają opóźnienia. I to jest ogromna zaleta. Na przykład miałem słuchawki Sennheisera, które pod względem audio były fenomenalne, ale opóźnienie uniemożliwiało w ogóle używanie odsłuchu. Bo też naprawdę tak... To jest tak, że dosyć trudno jest w słuchawkach siedzieć i nie mieć odsłuchu, bo jak nie masz odsłuchu, no to... O Jezu, no to nie słyszysz siebie. To znaczy masz tak, że słyszysz grę bardzo wyraźnie, ale ciebie ona zagłusza, więc efekt jest taki, że niestety musisz trochę przekrzykiwać i jak siebie nie słyszysz, to trochę gorzej mówisz. To też jest taka prawidłowość. Nie wiem, czy żeście mieli okazję słyszeć wywiady z osobami, które utraciły głos, znaczy słuch. One bardzo szybko tracą tą zdolność do wypowiadania słów w sposób czytelny. Dlatego, że warto... że jednak słuch pomaga, żeby się kontrolować. Więc osoby, które nie słyszą, no nie będą też mówić za bardzo wyraźnie. Znaczy, to wszystko można wytrenować, ale... Ale to jest proces. Więc jak już streamujesz coś i posługujesz się głosem, no to musisz dbać o to, żeby siebie wyraźnie słyszeć. To jest bardzo ważne. Bo jeśli nie słyszysz siebie wyraźnie, to przestajesz mówić czytelnie. Ciekawe, że można mówić czytelnie, to tak brzmi. Przestajesz mówić wyraźnie po prostu. Kurde! Dobra, damy radę. To jest taki wóz, który da radę w tej sytuacji. No, perspektywa kamery jest faktycznie bardzo dziwna, ale jakoś tak się przyzwyczaiłem do niej.
O, podwyższone zawieszenie. Znaczy, zawieszenie podwyższone. Dobre na stare drogi lub teren. Okej. I to jest dla GMC, czyli do tego... Dobra. Mogę to kupić. Pojedziemy po ciężarówkę teraz. W zasadzie mogę bardzo prosty sposób to zrobić. Czyli dać się odholować. To jest chyba taki najprostszy sposób na powrót. To jest taka szybka podróż jakby, nie? Okej. GMC. I teraz tak. Dostosuj. Zawieszenie. Podwyższone. Właśnie w takich sytuacjach nie mam kamerki, bo tam można zabawne rzeczy zrobić. A przynajmniej człowiek nie wygląda jak debil przy okazji. Zobaczmy. No to warto było tam pojechać. Czemu nie? Jeszcze parę wycieczek warto będzie zrobić, niewątpliwie. No proszę. O, dyferencja ublokowany. To by się przydało w tym wozie. Jeszcze zobaczę, czy coś tutaj... Snorkel. Co to jest snorkel? Dekiel z filtrem powietrza. Okej. Dodatki. Tutaj pewnie będzie ten dźwig taki, który... O, właśnie to. Żuraw ładunkowy LC. To się pewnie przyda na Alasce. Siodło niskie i wysokie. Aha, to na naczepę. Kumam. Okej. No dobrze. O, przepraszam. Czy coś tutaj jeszcze? Wysoki zakres, terenowa. Czy z silnikiem coś możemy zrobić? Jest taki... co to jest? Ponadczasowy klasyk, powszechny jako jednostka fabryczna w wielu zachodnich ciężarówkach. On kosztuje, natomiast ma większą moc, tylko trwałość jest mniejsza, ale chyba postawimy na to. Zużycie paliwa chyba jest odrobinę większe? Tak, bo tutaj jest Westline. Teraz. Nie no, ten jest chyba słabszy od Westline'a. Ja mam tutaj SI6V. Trwałość jest lepsza i moc do masy jest taka sama. No, prawie popełniłem błąd i kupiłem silnik, który najwyraźniej jest gorszy. Ma mniejsze zużycie paliwa, taka jego zaleta. Dobrze, zatem tutaj jest jeszcze przewożenie słupa. Metalowe belki, pustaki razy dwa, przewalony słup, no, znaczy przewrócony słup zakładam, że to jest. Chyba to jest warte odwiedzenia. Mamy tak. Tu do zgarnięcia coś, to pierwsza rzecz. Każą nam przyczepę zabrać tutaj płaską, dobrze, okej. Spróbujemy z przyczepą, nie? Potem jest prośba, żeby... Chociaż nie, to też jest przyczepa. Linie energetyczne są zerwane, miasto wykręca się sianem. Na co czekasz? Zajmij się tym. Aż dwie przyczepy, bo tu tak dwa razy pustaki i raz belki. Dobra, zakładam, że jak wezmę przyczepę i dojadę tutaj, to wydarzy się coś, co może mnie zainteresować. Okej. Tak. Ja patrzę. Patrzę cały czas na czata. Na czata jarokowego patrzę, na czata facebookowego, no trochę poza zasięgiem mojego wzroku jest, ja już tu mówiłem wiele razy, że to... Trochę mam z tym problem.